nie wiem, bo ty to tak obracasz w, kota ogonem, że to ja wykorzystałem 16-latka. No bo finalnie, a poczekaj, czy ja coś mówiłem wczoraj o nim? Kazałem, ale spotkałeś się z nim w pokoju hotelowym. Nie w pokoju hotelowym, bo to też różnica, tylko się spotkałem z nim w lobby hotelowym. No ale jaka to jest różnica? No spotkałeś się z nim, kurwa, po prostu ten. Ja tutaj nie insynuuję, że jesteś jakimś, że chciałeś z nim coś robić, kurwa, czy coś, no ale nie jestem taki pojebany. Spotkałem się, bo chciałem z nim porozmawiać, bo się umawiałem z nim od dłuższego czasu. Dobrze, okej, no to spotkałeś się, no tylko, bo po prostu ty robisz tak, że nie wiem, że wielką różnicą jest pokój hotelowy, a lobby, stary, no kurwa. Gdybyś ty nie wywołał go do tablicy, to by nie było tematu dzisiaj w ogóle. Ty go wywołałeś, czyli ty w jakimś stopniu go wykorzystałeś, bo ja nie zamierzałem w ogóle i mu to powiedziałem przed konferencją, że nie zamierzam nic z tym robić, co mi powiedział, bo już w tym momencie wiedziałem, że to jest tekstur, bo inne rzeczy, co mi gadał, ale to akurat nie jest prawda, bo właśnie... To dawał mi jakieś farmazony takie, typu właśnie, co powiedziałeś, w ogóle nie brałem tego poważnie, no bo co jak co, ale to z tym, że jesteś biseksualny, to w to bym nie uwierzył, gdyby... bo wiem, że masz dziewczynę i tak dalej. Paweł, no, także... ale to gdyby jakbyś od tego... Czekajcie, kto go wykorzystał? Obiektywnie, bądź Hubert chociaż raz obiektywnie. Kto wywołał jego do tablicy? Słuchajcie, ja uważam, że... Dajcie teraz mi powiedzieć, Paweł, ale to gdyby on nie powiedział o tej biseksualności, gdyby on mówił dalej tak, że ty byś mu wierzył, no to byś wykorzystał te rzeczy wtedy. Nie, wykorzystałbym tego. No gdyby Michał wczoraj go nie wywołał do ulicy, nie byłoby w ogóle tematu. Ale nie, ale mi chodzi o to, bo ty go nie wywołałeś dlatego, że wiedziałeś, że już coś jest, jak on powiedział o tej biseksualności. Nie o to chodzi, ale przed chwilą tak powiedziałeś, Paweł. On opowiadał dużo rzeczy. Dobra, i przed chwilą tak powiedziałeś. Ja nie chciałem o tym gadać i ogólnie... Nie chciałem, żeby tego nie było i tak samo... To po co się z nim spotkałeś? Słucham? To po co się chciałem z nim porozmawiać i wiedzieć, czy mi okłamujesz, czy nie. Mówił, że mu psychikę zniszczyłeś i Paweł, tak dalej. Tylko przed chwilą tak powiedziałeś, rzeczy. No nie? Słucham? Tylko przed chwilą tak powiedziałeś, że po tym, jak on ci powiedział o tej biseksualności, no to już się kapnąłeś i przestałeś w to wierzyć. No bo wiedziałem, że to jest kit. Wcześniej mówił inne rzeczy. Inne rzeczy, na które widziałem screeny SMS-ów i jakieś dowody, że coś było na rzeczy. Nagle się z tego wycofał. I wtedy byś tam to wykorzystał, tak? O tym nie chcę w ogóle mówić, bo też tutaj mam swoje za uszami. Nagle mi zaczyna mówić jakieś bzdury. To wiedziałem, że to jest nie tak. Nie wykorzystałbym tego. Nie wiedziałem, co mi to spotka. Traktowałem to jako taką ostateczność, zakładając, że... Potem już wiedziałem, że on prawdopodobnie jest w dyszu z Michałem. Jeśli bym tego nie wyczuł, traktowałem to jak taką moją guzik bezpieczeństwa, jakby tutaj jakieś niestworzone prowokacje były na mój temat i tak dalej. I wtedy byś to wykorzystał, tak? Nie chciałem tego. Wiesz dlaczego teraz kłamiesz? No. Bo gdybyś wiedział, że ja działam z UEFA już wcześniej, to na konferencji powiedziałbyś, że... powiedziałbyś prawdę po prostu. Nie, że nie wiedziałem, ale... Że z UEFA będziesz współpracował. Słucham? Że gdybyś... Mówię, że a ja nie wiedziałem tego, ale zacząłem to podejrzewać po rozmowie z nim, bo coś mi nie zagrało. A wiesz, że jestem osobą inteligentną i że tam grę. Bo ja się ciebie zapytałem o to, czy chciałeś brudy od UEFA-ski, a ty powiedziałeś, że nie. Słuchaj, zakładałbyś, stary, że jest... Daj mi dokończyć, że jest tu jakiś podstęp, no to po prostu, nie wiem, nie rozumiem po prostu twojej strategii. Czemu się nie przyznałeś do tego, że tak, chciałem brudy na ciebie, kurwa. Ja ci powiedziałem prawdę, finalnie się zwrócił do mnie o pomoc, a wiadomo, w tej grze o to chodzi. Przy okazji chciałem się coś dowiedzieć na twój temat i tyle, no bo jestem czujny, a nie wiedziałem, co mi tutaj spotka i co możesz na mnie szykować. A czy bym to użył, czy nie, to jest inna sprawa. Raczej nie chciałem tego ruszać i sam dobrze wiesz, tak szczerze, że nie chciałem i tyle. I bym tego nie poruszył wczoraj. Gdybyś go nie wywołał do tablicy, nie byłoby w ogóle tematu. To jest młody chłopak, pogubiony, sam dobrze wiesz. Ja chciałem mieć kontakt z jego matką, miał mi wysłać numer, w końcu mi nie wysłał, bo chciałem wiedzieć, o co tym wszystkim chodzi. No właśnie w ogóle to też było takie trochę nieetyczne, bo wydaje mi się, że ja na przykład na samym początku gadałem z jego mamą, nie? No tak powinno być, dlatego ja się domagałem się tego numeru. Niepełnoletni ziomek, a ty, wiesz, spotykasz się z 16-latkiem, stary, wiesz, tak jakby bez wiedzy jego matki. Słuchaj, ja się prosiłem o numer, tak? Ja nie wróciłem go na imprezę ani nic. W momencie, kiedy miał przyjechać do nas na galę na ale dostałeś numer finalnie, mieć kontakt, czy nie, Paweł? Nie wysłał mi, bo powiedział w tą rozmowę, co nagrałeś, że nie przyjedzie, bo jest chory i tak dalej, no. I się spotkaliście w tym lobby, tak? Tak. Okej. Okay. Pomimo tego, że nie dostałeś tego numeru. No ale to nie można się, ten gość przyjeżdża na wszystkie gale Prime'u, czy tam na konferencję, nieraz go widziałem, to nie mogę się spotkać. Chodzi o to, że to jest osoba taka no nieletnia, no nie? A Boxdyl mógł się z nim spotykać, jak miał 14 lat, to nie był nieletni. Ty miałeś kontakt do jego mamy, czy nie? Ja miałem kontakt z jego matką na samym początku, nie? Nie, słuchaj, jak ja bym z nim nagrywał filmy, coś bym z nim robił, nie wiem, poważniejsze jakieś plany, cokolwiek, no to też bym wziął kontakt od matki, ale już nie przesadzajmy, że spotkałem się z gościem, co jedzie do ciebie na konferencję na 5 minut w lobby hotelowym, tak? Że to jest coś takiego złego. Gdzie jeszcze był z kolegą? Paweł, powiedziałeś, że chciałeś mu pomóc. W jaki sposób chciałeś mu pomóc?
Chciałem mu pomóc, bo powiedział, że ma straszne problemy psychiczne, że Bogdel go straszy, że nasyła na niego prawników i tak dalej, że się boi, że mu zniszczył życie. I w jaki sposób chciałeś mu pomóc? Nigdy nie nasłałem prawnika na niego. Żadnego. Ani chciałem przede wszystkim pomóc, zacząć od rozmowy z jego mamą, bo wiadomo, że to jest młody człowiek i chciałem wiedzieć, o co dokładnie się chodzi. Ja taki jestem otwarty. Słuchaj, ale wiesz, że ten człowiek jest pogubiony, bo masz w internecie wywiady, jak jedzie na ciebie i tak dalej. Powiedział mi, że mu kanał ukradłeś, że mu nie wypłaciłeś pieniędzy i dużo rzeczy. Jak chcesz, mogę ci pokazać screeny, co wysyła do kasusza i tak dalej. Jest pogubiony, no i tyle. No. Gdyby, on został ofiarą gdyby, tego. Myślę, że... Nie powinniśmy go, ani ty, ani ja tak naprawdę, nie powinniśmy go wciągać w to. Myślę, że gdyby to była prawda, to wiesz, to pomógłby ci, nie? A nie mi. Bo to są, wiesz, takie zarzuty, ja myślę, że on jest na tyle twoim fanem, że finalnie wolał powrócić do łask Bogdela, dla którego jesteś idolem, niż być w jakimś układzie z Jóźwiakiem ze świata sportu, który dla niego jest zwykłym boomerem. No, taka była jego decyzja. Ja bym go tu nie wywołał do tablicy wczoraj i dobrze wiesz, że face to face tak, ale to jest też słowo przeciwko słowu trochę, no bo wiesz, bo jakby dał ci coś fajnego, to możliwe, żebyś go wywołał. Teraz mówisz, że nie, ale możliwe, że słuchaj, tak by dał było... mi coś takiego, że nie chciałbym o takich rzeczach gadać, też nie do końca wiem, że jest pogubiony, ile w tym prawdy i tak dalej. Widziałem screen do waszych SMS-ów po tej sytuacji, wiesz o czym mówię, tam też się jakoś tłumaczyłeś i olałbym to. Dobrze, proszę o pytanie z publiczności jedno.